Zdaje się, że przy tym układzie możemy zaczynać, więc chciałabym wszystkich Państwa dzisiaj serdecznie powitać i otworzyć w ten sposób posiedzenie otwarte Naukowego Towarzystwa Atomistycznego. Naszym dzisiejszym prelegentem jest dr Agnieszka Gądek i nie omieszkam powiedzieć również o niej kilku dobrych słów. Doktor Agnieszka Gądek jest absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, z którym związana jest już od 1997 roku. To jest od rozpoczęcia studiów magisterskich. Specjalizuje się w zakresie filozofii wychowania, ale jej zainteresowania naukowe obejmują również antropologię filozoficzną, etykę oraz metafizykę. Obecnie realizuje grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Literatura 2022, którego celem jest przygotowanie publikacji monograficznej zatytułowanej Filozofia jako podstawa wykształcenia ogólnego w szkole średniej. Planowana publikacja ukaże się jesienią tego roku i oznacza to, że dr Agnieszka Gądek przyjdzie do nas ponownie na promocję publikacji. Z całą przyjemnością. Wzajemnie. Pani doktor jest członkiem Naukowego Towarzystwa Atomistycznego i w zeszłym roku również miała szansę u nas przemawiać. Mieliśmy taki cykl wykładów internetowych na zaproszenie Koła Naukowego Filozofów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. No i dzisiaj od tamtej pory to będzie pierwsze spotkanie oficjalne. I dzisiejsze wystąpienie dotyczy warunków niezbędnych w procesie wychowania i kształcenia młodzieży w szkole średniej w świetle tomizmu konsekwentnego Mieczysława Gogacza. Serdecznie zapraszam do wysłuchania referatu. Życzę Państwu dobrego odbioru i oddaję głos. Dziękuję uprzejmie. Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie. Na naszym dzisiejszym spotkaniu pragnę zaprezentować Państwu temat dotyczący, tak jak tutaj Pani Natalia wspomniała, warunków niezbędnych w procesie wychowania i kształcenia młodych ludzi w szkole średniej. Ale na początku chcę Państwu przedstawić z tytułem wstępu krótki zarys filozofii wychowania Mieczysława Gogacza. Będę chciała Państwu przedstawić i opowiedzieć o jego głównych założeniach jego filozofii, jego pedagogiki realistycznej, której jest twórcą, oraz zwrócić Państwu uwagę na koncepcję, na filary tejże filozofii, zwrócić Państwu uwagę na to, w jaki sposób autor przedstawia i określa, czym jest dla niego wychowanie. By w konsekwencji, proszę Państwa, przejść do głównego zagadnienia, czyli do zwrócić uwagę na warunki, jakie należy zapewnić, stworzyć młodym ludziom, tak by w konsekwencji proces wychowania i wykształcenia przyniósł zamierzone rezultaty. Szanowni Państwo, w świetle założeń tomizmu konsekwentnego Mieczysław Gogacz formułuje realistyczną koncepcję człowieka, koncepcję szkoły, cele edukacyjne oraz metody nauczania. Wizja Gogacza, proszę Państwa, można powiedzieć, że jest przykładem pewnej determinacji, która wskazuje na... Przepraszam, przycięłaś się. Zamienimy. Już? Tak. Wizja Gogacza, proszę Państwa, jest przykładem pewnej determinacji, która wskazuje, że przyjęcie określonej koncepcji człowieka i moralności wpływa na założenia dotyczące nauczania i wychowania młodych ludzi. Na przykładzie tej filozofii sięgamy do źródeł filozofii klasycznej, mianowicie do Arystotelesa oraz średniowiecznej filozofii świętego Tomasza z Akwinu. Proszę Państwa, w myśl koncepcji realistycznej Gogacz prezentuje nam, kim jest człowiek, jaki jest człowiek i że człowiek jest. Jest realny, jest realnym bytem, jest niepowtarzalny, nie stanowi fikcji, czyjejś fantazji, posiada rozumną naturę, jest niepowtarzalny, wyjątkowy, dobry i piękny. Przedstawia, proszę Państwa, autor przedstawia człowieka w swojej koncepcji jako osobę, która kocha, ufa, wierzy, potrzebuje miłości, zrozumienia,
pokładania w nim nadziei. I te założenia, proszę Państwa, przekładają się na jego teorię nauczania i wychowania. Jeśli chodzi o przedmiot filozofii wychowania Gogacza, filozofia w optyce tomizmu konsekwentnego, proszę Państwa, wskazuje na złożony proces wychowania i kształcenia człowieka w kontekście jego udoskonalenia. Gogacz tutaj wskazuje, że proces nauczania i wychowania to proces, który zmierza właśnie do nabywania nowych, do udoskonalenia, do nabywania nowych sprawności przez młodych ludzi, wiedzy, dojrzałości, zarówno tej intelektualnej, jak i moralnej. I przedmiotem, proszę Państwa, tutaj w tym procesie, to jest bardzo ważna kwestia, przedmiotem w tym procesie jest człowiek. Człowiek jako osoba, jako byt rozumny, który zasługuje na godne traktowanie, na szacunek i uznanie. I Gogacz odwołuje się tutaj, proszę Państwa, wskazuje na osobę jako główne pryncypium wychowania i wykształcenia i odwołuje się tu do boecjańskiego określenia osoby oraz do określenia osoby według świętego Tomasza z Akwinu. Koncepcja usprawniania, proszę Państwa, człowieka w jego ujęciu wyklucza w wychowaniu perfekcjonizm, proces liniowo uporządkowany, skupia się na realnych skutkach, a nie tylko celach i dąży przede wszystkim do dobra osób. Daleka jest od umiejscowienia kształcenia w sztywnych ramach. Jest w niej miejsce na doświadczanie, na rozumowanie, na poszukiwanie, na odkrywanie. Filozofia Gogacza, proszę Państwa, wskazuje na sumę czynności, które składają się na cały proces doskonalenia człowieka, na relacje nauczających do nauczanych, na realne zasady wychowania i kształcenia, które prowadzą do realnych skutków oraz również, i tutaj temat na naszego spotkania, zwraca Gogacz uwagę na warunki niezbędne do prawidłowego rozwoju młodego człowieka, na warunki, które warto i należy zapewnić młodym ludziom tak, żeby w konsekwencji dojść do przede wszystkim do zamierzonych rezultatów, do tych skutków, o których Gogacz wspomina, że nieważne są cele w procesie wychowania, ale przede wszystkim skutki. Nie cele, ale droga do tego celu. Proszę Państwa, Mieczysław Gogacz, przedstawiając jego filozofię, dzieli się przemyśleniami o człowieku i jego wychowaniu oraz zachęca nas do pogłębionej refleksji nad złożonym procesem edukacji. Podkreśla, że wychowanie i kształcenie młodego człowieka rzutuje na dalsze jego życie, na jego postępowanie. W związku z tym warto przyjrzeć się tutaj dokładnie podstawom i zwrócić uwagę, że wychowanie i kształcenie w związku z tym, że wpływa na postępowanie i działanie człowieka, ważne są właśnie dobre podstawy, które pozwolą młodemu człowiekowi skierować się według niego do prawdy i dobra, jak również sprzyjające właśnie ku temu warunki. Gogacz, proszę Państwa, zwraca uwagę, że żeby dobrze wychować i wykształcić młodego człowieka, należy wiedzieć, kim jest człowiek, co ma w nim podlegać usprawnieniu, doskonaleniu, bo w taki sposób przedstawia proces właśnie nauczania i wychowania, jakie czynniki mogą mieć wpływ na prawidłowy jego rozwój. Ponadto jego zdaniem należy wiedzieć, ku jakim podstawom trzeba człowieka usprawniać, jakie zachowania człowiek ma realizować w swoim życiu. I tutaj, proszę Państwa, wskazuje na pewne filary. Jego zdaniem, żeby właśnie dobrze wychować i wykształcić człowieka, musimy mieć wiedzę o istocie człowieka, w związku z tym tutaj naprowadza, zdaniem Mieczysława Gogacza, na to metafizyka. Nauka o strukturze realnie istniejącego bytu, która identyfikuje to, co podstawowe i pierwsze w samej rzeczywistości. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o to, co ma podlegać usprawnieniu, doskonaleniu, wskazuje według niego na to antropologia, która określa podmiot działań wychowawczych. I ważne są też również czynniki, które mogą mieć wpływ na prawidłowy jego rozwój.
ale również trzeba, wracając tutaj do przede wszystkim skupiając się wokół osoby człowieka, jego dobra i należy też wiedzieć, po jakim podstawom należy człowieka usprawniać i tu według autora wskazuje na to etyka. Czyli reasumując, Gogacz tym samym zwraca uwagę, proszę Państwa, na trzy filary, na których należy oprzeć proces wychowania i wykształcenia człowieka. Mianowicie właśnie na metafizykę, na antropologię filozoficzną i etykę. I według niego punktem wyjścia, proszę Państwa, budowania pedagogiki, zawsze czy tego chcemy, czy też nie, jest jakieś rozumienie człowieka oraz jakaś koncepcja moralności. I tutaj Gogacz proponuje, by rozumienie człowieka oprzeć na realistycznej filozofii, a pedagogikę na realizmie, na realistycznej filozofii bytu i człowieka oraz na realistycznej etyce. Kształtąc człowieka, według niego należy wskazać również na pierwsze elementy strukturalne człowieka, na jego istnienie, przyczynę jego realności oraz na jego istotę, na rozumną duszę i materię, która podmiotuje i stanowi ciało razem z przypadłościami fizycznymi. Według autora należy zwrócić uwagę na własności transcendentalne, na przejawy w bycie jego aktu istnienia, mianowicie na realność człowieka, na realność, jedność, odrębność, prawdę, dobro i piękno człowieka. Gogacz, proszę Państwa, mówiąc o wychowaniu, zwraca uwagę właśnie nam przede wszystkim na to, w jaki sposób mamy człowieka odczytywać, w jaki sposób mamy go odbierać. Zwraca uwagę na to, że człowiek jest bytem realnym, czyli że i tutaj przy okazji mówiąc o tych własnościach transcendentalnych, ta realność jego wyklucza, sprawia, że jest rzeczywisty, wyklucza niebyt. Jedność, proszę Państwa, w bytu, ta własność transcendentalna wskazuje na to, że byt ma, na byt jako całość, że byt ma w sobie to, co go stanowi. Odrębność wskazuje, że byt nie jest drugim bytem, że człowiek jest niepowtarzalny, jest posiada również własność prawdy, czyli która oznacza dostępność dla innych. Kolejna własność transcendentalna. Dobro, które jest udostępnianiem, jest to własność, która warunkuje wybieranie bytu jako czegoś dla siebie pozytywnego oraz wskazuje na piękno człowieka, które jest łącznym przejawianiem się wszystkich transcendentaliów, które wskazują na to, że na całość bytu, na wewnętrzną doskonałość człowieka, na jego odrębność, tożsamość bytu. Oprócz tego Gogacz wskazuje również na podstawę realnych relacji istnieniowych oraz na władzę duszy i intelekt, które podmiotują i poznanie i pożądanie zmysłowe. Odnosząc się do tych własności, proszę Państwa, Gogacz zwraca uwagę właśnie reasumując na to, że człowiek jako osoba jest realny, jest samodzielny, jest piękny, niepowtarzalny, jest bytem jednostkowym, bytem rozumnym. Mówiąc o tych trzech filarach, i przede wszystkim nawiązując do tego, że żeby wychowywać i kształcić, należy mieć wiedzę o człowieku, uważa, że te trzy filary, czyli ta metafizyka, antropologia filozoficzna i etyka, powinny wyznaczać cel i zasady prawidłowego wychowania i wykształcenia człowieka oraz wspomagać pedagogikę. Wiedza, proszę Państwa, zdaniem Gogacza, wiedza na temat człowieka, jego działania pozwala nie tylko na pełniejsze nawiązanie relacji wychowawczych, czy tutaj jest mowa o teorii relacji osobowych, ale również pozwala, jest powodem podjęcia ich ochrony, troski o rozwój osoby. Proszę Państwa, warto podkreślić tutaj, mówiąc o tych filarach, że filozof wskazując na te antropologiczne i etyczne podstawy pedagogiki, teorii wychowania,
ujmuje właśnie człowieka, już powtórzę po raz kolejny, ale to jest bardzo ważne, jako osobę. Samą zaś pedagogikę przedstawia jako teorię zasad wychowania, która określa, jak oddziaływać na człowieka, żeby nawiązywał on relacje z prawdą i dobrem. Gogacz, proszę Państwa, proponuje, tak jak już wcześniej wspomniałam o tych filarach, proponuje realistyczną filozofię i tym samym realistyczne wychowanie i wykształcenie młodzieży w szkole średniej. I można byłoby, nasuwa się pytanie, dlaczego? Tak? Dlaczego realistyczna? I Gogacz tutaj przedstawia, proszę Państwa, zaznacza, że koncepcje wychowania mogą wypływać zarówno z idealizmu, jak i z realizmu. I w nurcie realistycznym występują cztery zauważalne akcenty. Mianowicie sam realizm, metafizyka, wyjątkowość osób i wspaniałość Boga. Widoczne jest pierwszeństwo realnych bytów przed ujmującą je myślą. Natomiast w nurcie idealistycznym maleje rola osób, pierwsze stają się konstrukcje myślowe takie jak państwo, instytucja, technika, ideologia czy administracja. I teraz koncepcje wychowania, proszę Państwa, zatem mogą kierować według niego do wytworów, do idei, do pomijać osoby, zmierzać do perfekcjonizmu, do osiągania określonych celów lub kierować do osób, w stronę realnego człowieka. I Gogacz, porównując i przedstawiając nam te koncepcje wychowania i te dwa nurty, krytykuje i wyklucza, proszę Państwa, w wychowaniu i kształceniu pedagogikę idealistyczną. Uważa, że jest ona źródłem błędu w wychowaniu. Nastawiona jest wyłącznie na cel, a nie skutek, który polega według niego na realizowaniu poglądów, idei, wzoru czy jakiegoś modelu, który zawsze jest ogólny, odległy, przez co nieosiągalny. Zwraca uwagę na to, że w tym nurcie, w tej pedagogice idealistycznej zauważalny jest nawet mijania osób i rzeczywistości na rzecz właśnie tych teorii i poglądów. W miejsce, proszę Państwa, tej pedagogiki idealistycznej proponuję pedagogikę, która sytuuje wśród bytów, w świecie osób, a nie wytworów, która nie polega na dążeniu do ideałów, ale zabiega o rozwijanie i podtrzymywanie relacji osobowych. Jest to, proszę Państwa, realistyczne wychowanie i wykształcenie i tym samym realistyczna pedagogika, której Gogacz jest twórcą. Można też powiedzieć, to pedagogika tomizmu konsekwentnego, która dotyczy konkretnych ludzi. Wskazuje na człowieka jako podmiot nauczania, na relacje osobowe, na współpracę i partnerstwo nauczających i nauczanych, na realne zasady, które prowadzą do realnych skutków. Warto, proszę Państwa, zwrócić uwagę, że według Gogacza, Gogacz podkreśla, że w tym procesie wychowywania, nauczania człowieka, to nie skutki, nie metody, nie środki są, nie cele są ważne, przepraszam, tylko skutki. Czyli wychowując człowieka, musimy mieć jakąś koncepcję i wiedzieć, do czego go wychowujemy. I tym sposobem też w konsekwencji zapewnić mu sprzyjające warunki, tak żeby młody człowiek właśnie mógł prawidłowo wzrastać, dojrzewać, uczyć się i kształcić. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o te realne skutki, to warto zwrócić uwagę, że według Gogacza realnymi skutkami, prawidłowymi skutkami wychowania człowieka jest usprawnienie jego intelektu i woli. W taki sposób, żeby dzięki usprawnionemu intelektowi człowiek mógł odkrywać prawdę o rzeczywistości, a dzięki usprawnionej woli kierował się w swych działaniach ku dobru. Według niego jakby rezultat prawidłowego wychowania to też doskonalenie człowieka w poznaniu i działaniu. To umiejętność wybierania spośród zła tego, co dobre, spośród fałszu i zakłamania tego, co prawdziwe.
Gogacz uważa, że prawidłowo wychowany człowiek może zmieniać relacje z tym, co dla niego niekorzystne, nawiązywać z tym, co dla niego prawdziwe, dobre, słuszne i właściwe. Może stać się otwarty na przyjęcie tego, co słuszniejsze, prawdziwsze, szlachetniejsze czy lepsze. Może inaczej, proszę Państwa, odczytywać rzeczywistość, otaczającą go rzeczywistość, jest w stanie nabrać pewnego dystansu do wytworów kultury, rzeczy, skierować się w stronę osób, w stronę prawdy i dobra. Oprócz tego może posiadać zdolność przyjmowania czyjejś racji, rady, wiedzy, potrafi bardziej cenić rzeczy, nie rzeczy, lecz osoby dla jej godności. Bogacz podkreśla, że prawidłowe wychowanie, proszę Państwa, i wykształcenie może być świadectwem uzyskania dojrzałej postawy człowieka. Skutkiem wychowania według niego i wykształcenie jest prymat osoby nad rzeczą, przywrócenie osobie jej pierwotnego miejsca w rzeczywistości, wysunięcie, jak pisze, na plan pierwszy osobowych, życzliwych powiązań między osobami ludzkimi. Warto zwrócić uwagę, proszę Państwa, że pedagogika realistyczna Gogacza nie polega na dążeniu do ideałów, lecz na budowaniu rozumienia i decyzji. Doskonalenie, jak to określa, człowieka nie polega na jakiejś wewnętrznej ewolucji człowieka, lecz na pozostawaniu w żywych i ufnych odniesieniach do osób. I w takim kontekście, proszę Państwa, w takim kontekście filozoficznym Gogacz proponuje i przedstawia nam, określa nam, czym dla niego jest wychowanie, do czego powinno prowadzić i jakie warunki powinny być spełnione, żeby prawidłowo wychować i wykształcić młodych ludzi w szkole średniej. Ja tu pragnę Państwu zwrócić uwagę właśnie na pewną charakterystykę wychowania, tak żeby to był jakbyś pogląd taki, który da później Państwu jakby obraz, czym są te warunki i jakie należy zapewnić młodym ludziom warunki do tego, żeby właśnie te skutki, o których tutaj mowa, no, miały miejsce, tak? Żeby prawidłowe wychowanie i wykształcenie właśnie dążyło do doskonalenia, do tego, żeby młody człowiek umiał w swoim życiu lepiej poznawać, rozumować, odkrywać realną rzeczywistość. Proszę Państwa, jeśli chodzi o pojęcie wychowania u Gogacza, to autor określa wychowanie jako sumę czynności wychowawcy, skłaniających wychowanka, by nawiązywał on właściwe relacje z tym, co prawdziwe i dobre. Według Gogacza wychowanie powinno, proszę Państwa, prowadzić do tego, by człowiek kierował się w swoim życiu ku temu, co słuszne, już wcześniej o tym wspomniałam, właściwe i prawdziwe. I na początku tej drogi tych wyborów dokonuje za młodego człowieka wychowawca. Według Gogacza to wychowawca jako nauczyciel, jako mistrz w ten sposób przedstawia nauczyciela Gogacz, jako mistrz, przewodnik, wskazuje drogę do prawdy i do dobra na samym początku tutaj młodemu człowiekowi. Dlatego też zasadne staje się stwierdzenie, że podstawą prawidłowego wychowania jest według tutaj tej koncepcji u autora odpowiedzialny, mądry i prawy nauczyciel, który wspomaga ucznia. Gogacz określa, proszę Państwa, określa wychowanie także jako oddziaływanie wychowawcy na wychowanka. Mówiąc przedstawia w ogóle wychowanie jako relację osobową między wychowawcą a wychowankiem. Podkreśla, że odnosząc się do wychowawców, uczymy się od nich wyboru prawdy i dobra, gdy sami są wierni prawdzie i dobru. To od nich młody człowiek, zdaniem Gogacza, uczy się posługiwania mądrością oraz nawiązywania relacji osobowych.
Nauczyciel tutaj w tym kontekście jest pewnego rodzaju wzorem dla uczniów, dlatego też spoczywa na nim duża odpowiedzialność. Zobowiązany jest nie tylko do posiadania według Gogacza kwalifikacji zawodowych, ale także wiedzy o człowieku, o czym tutaj już wspomniałam, umiejętności rozpoznawania prawdy i dobra oraz zafascynowania nią wychowanka. Gogacz podkreśla, proszę Państwa, że wręcz charakter i skuteczność pedagogiki zależą od tego, co wychowawca wie o człowieku i pryncypiach wyboru relacji z prawdą i dobrem. Poruszając temat przedstawiając Państwu tą charakterystykę wychowania, Gogacz zwraca również uwagę, proszę Państwa, zaznaczając to oddziaływanie wychowawcy na wychowanka, podkreśla tym samym, że głównym pryncypium wychowania i wychowania jest osoba zarówno wychowująca i osoba wychowanka. Wskazuje tutaj na pewną właśnie relację i tak o tym pisze. To jest cytat. Ta rola osób kochających, mądrych i prawych, kierujących się wiarą i cierpliwością, zarazem pokornych i umiejących wybierać, co nazywamy umartwieniem, osób wiernych sobie przez posłuszeństwo, ceniących nie rzeczy, lecz osoby dla ich godności, jako zdolnych do uzyskania mądrości. Ta i taka rola osób w wychowaniu jest charakterystyczna dla pedagogiki, która szuka swych antropologicznych podstaw. Proszę Państwa, to jest cytat zaczerpnięty z podstaw wychowania. Gogacz akcentuje, mówiąc i określając wychowanie, akcentuje w procesie wychowania i kształcenia za każdym razem właśnie tą rolę relacji osobowych i w ogóle doniosłość więzi z osobami. Wskazuje tu, proszę Państwa, określając wychowanie, podając różne definicje, wskazuje na obie ze stron, zarówno na osobę nauczyciela jako wychowawcy, oraz osobę ucznia jako wychowanka. Zwraca on uwagę również na warunki, w których te osoby mogą się rozwijać, nabywać sprawności, uzyskiwać wewnętrzną integrację, swoisty ład w działaniach. Tak przedstawia również skutki prawidłowego wychowania. Podkreśla przy tym, że istotne są, biorąc pod uwagę prawidłowe wychowanie i wykształcenie, właśnie sprzyjające warunki. I według niego pielęgnowanie wrodzonych skłonności człowieka ku temu, co dobre i szlachetne, bo w ten sposób również określa wychowanie, wymaga pomocy. I tutaj ta pomoc powinna przyjść według niego nie tylko ze strony rodziny i rodziców, ale także ze strony wychowawców i szkoły. Według niego, proszę Państwa, w procesie wychowania i wykształcenia istotne jest motywowanie, zachęcanie, wspieranie młodego człowieka, ponieważ nabywanie, tak jak on mówi i określa, usprawnień, sprawności nie jest łatwe, ponieważ polega na ciągłym powtarzaniu określonych czynności oraz często na długim ich ćwiczeniu. W związku z tym ta pomoc tutaj jest nieodzowna. Pomoc, współpraca zarówno rodziców z nauczycielem, nauczyciela z rodzicami, z rodziną. Gogacz mówi również o olbrzymiej, właśnie mówiąc o tych relacjach między wychowawcą a wychowankiem, przedstawia, proszę Państwa, rolę nauczyciela. Uważa, że rolą nauczyciela w tym całym procesie powinno być zachęcanie do wytrwałości, okazywanie radości na widok wysiłku, pobudzanie ku doskonaleniu się oraz niesienie właśnie pomocy w usuwaniu przeszkód, gdy młodzież nie potrafi sama ich pokonać. Warto zwrócić uwagę, proszę Państwa, że w pedagogice realistycznej, której Gogacz jest twórcą, Gogacz proponuje, przepraszam, że pedagogika realistyczna generalnie, której Gogacz jest twórcą, to pedagogika spotkania i obecności. To pedagogika, proszę Państwa, której najważniejszym pryncypium jest człowiek jako osoba rozumna, myśląca, jeszcze raz to podkreślę, zasługująca na szacunek, na poszanowanie godności i wolności. I w takim kontekście przedstawia cały proces doskonalenia człowieka.
Według autora wychowanie powinno być, proszę Państwa, autentycznym spotkaniem, dialogiem mistrza, bo tak określa nauczyciela, mistrza, przewodnika i ucznia, którzy zmierzają wspólnie ku dobru i prawdzie. Nauczanie i wychowanie Gogacz wskazuje na to, że nie powinno opierać się na tresurze młodego człowieka, na nakazach i zakazach, lecz na współpracy właśnie tutaj wychowawcy z wychowankiem, na wzajemnej relacji. I Gogacz, proszę Państwa, wskazuje, że wychowawca, na osobę wychowawcy, że wychowawca nie występuje tutaj w roli funkcjonariusza, który posiada autorytet oparty na prawie, tylko w roli właśnie przyjaciela, przewodnika, mistrza, mentora, który uczy młodych ludzi odróżniać przyczynę od skutku, który wspomaga, który motywuje, który wspiera. Mówiąc o tym, że, proszę Państwa, o tym, że nauczanie nie powinno opierać się na tresurze, Gogacz zwraca uwagę, że usprawnianie wymaga rozumnego i wolnego wyboru właśnie, a nie przymusu. Czyli tutaj przymuszając młodych ludzi, no, niestety mamy nieraz tego przykłady w szkole, gdzie młodzi ludzie mają coś narzucane, niczemu dobremu nie służy. Uważa, że mechaniczne przyuczanie wręcz, trasowanie młodych ludzi, w cudzysłowie oczywiście, nie można nazwać, proszę Państwa, czy bierne naśladowanie kogoś, nie można nazwać nauczaniem. Celem nauczania powinno być wywołanie rozumienia, przede wszystkim według Gogacza, przygotowanie młodych ludzi do pogłębienia tegoż rozumienia, by w konsekwencji według niego owocowało samodzielnym identyfikowaniem rzeczywistości, a także umiejętnością określania stopnia zgodności z tą rzeczywistością wewnętrznych i zewnętrznych dzieł kultury, by owocowało to także proporcjonalnymi do tego rozumienia decyzjami, sytuując człowieka w pełnej wierności prawdzie i dobru tego, co realnie istnieje. I to jest, proszę Państwa, cytat zaczerpnięty z Człowieka i jego relacje, materiały do filozofii człowieka Mieczysława Gogacza z 1985 roku. Mówiąc o tym procesie wychowania i wykształcenia, Gogacz cały czas jakby tu wskazuje, że w dużej mierze zależy ten proces od dobrego i mądrego nauczyciela, właśnie przewodnika, który oprócz właśnie kwalifikacji powinien posiadać wiedzę o człowieku, jego wychowaniu i postępowaniu. Oprócz tego nauczycielowi, zdaniem Gogacza, potrzebna jest mądrość, która pozwala otworzyć się na spotkanego ucznia, nawiązać z nim osobowe relacje. Jak podkreśla Gogacz, prawidłowe wychowanie i wykształcenie powinno być oparte na mądrości, dokonywać się w obszarze realnej relacji osobowej między nauczającym a nauczanym, która opiera się na prawdzie, dobru i zaufaniu. Proszę Państwa, Mieczysław Gogacz eksponuje w nauczaniu właśnie te relacje osobowe. Przedstawia nauczanie w świetle relacji osobowych. Nawołuje do otwartości, do życzliwości, do uczciwości, sprawiedliwości i przyjaźni. Zwraca uwagę, że nauczanie i wychowanie powinno opierać się na partnerstwie, być wspólnotą osób dociekających, poszukujących, które zmierzają do nabywania wspólnym wysiłkiem usprawnień. Gogacz, mówiąc, proszę Państwa, o tym, również prezentuje koncepcję szkoły. Uważa, że szkoła powinna tworzyć więc wspólnotę osób dążących do wspólnego dobra. I przedstawia tutaj, że wspólnoty mogą być powiązane różnymi odniesieniami. Te odniesienia zaś można nazwać relacjami, o których mówi, które mogą być realne i myślne. I tutaj te relacje realne, proszę Państwa, opierają się na realnych podmiotach. Natomiast relacje myślne mogą być pewną opinią, propozycją, życzeniem,
bądź umową. I warto podkreślić, że zdaniem autora w szkole istotne jest, by nauczanie i wychowanie oparte było na relacjach osobowych, mianowicie na miłości, wierze i nadziei. Szkoła według Gogacza nie powinna być instytucją, w której podmiotem jest prawo, ideologia czy umowy, lecz realną wspólnotą, w której podmiotem są osoby. Jak pisze Gogacz, szkolne wychowanie i wykształcenie powinno odsyłać do człowieka jako realnego bytu, jego istnienia, prawdy i dobra. Dobrym wspólnym takiej, proszę Państwa, wspólnoty powinno być uzyskanie wewnętrznej jedności, ładu i spokoju pod wpływem życzliwie odnoszących się do siebie osób. Z ujęcia Gogacza, proszę Państwa, wynika zatem, że w szkole na pierwszym miejscu powinna być realność, powinna być prawda, dobro udzielane osobom dzięki relacjom osobowym, takim jak miłość, wiara i nadzieja. I teraz te relacje osobowe, proszę Państwa, są odniesieniem człowieka do innych osób. I teraz chciałabym zwrócić uwagę Państwa na to, czym one są. Czym jest relacja miłości, czym jest relacja wiary, o której Gogacz tutaj wspomina w procesie wychowania, czym jest relacja nadziei. Na samym początku mówiłam Państwu, że ważne jest, żeby Gogacz podkreśla, kim jest człowiek i jaki jest człowiek, jakie ma te własności transcendentalne, czym się odróżnia, że jest niepowtarzalny, że jest piękny, że jest realny. I tutaj, jeśli chodzi o te relacje osobowe, pierwszą i podstawową relacją według Gogacza jest relacja miłości. Miłości jako życzliwości, która buduje się na własności realności. Jest najbardziej naturalnym i pierwotnym odniesieniem do siebie osób. Jest podstawową relacją, jest, można ją nazwać, że jest współprzebywaniem, wzajemną obecnością, jakimś byciem dla siebie. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o relację wiary, to wspiera się ona, zdaniem Gogacza, na własności prawdy. Jest wzajemnym przekazywaniem sobie prawdy. Polega na wykluczeniu nawet kłamstwa ze wszelkich informacji, jakie podajemy. Można nazwać ją, że jest mówieniem prawdy prawdomównością. Natomiast jeśli chodzi o postawę aktywną, natomiast jeśli przyjmujemy postawę bierną, ma postać zaufania. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o relację nadziei natomiast, o której Gogacz wspomina, wspiera się ona na własności istnieniowej, własności dobra. Własność dobra w bycie, proszę Państwa, wskazuje i oznacza, że może być on wybrany, akceptowany przez inny byt. W metafizyce byt to dobro, czyli dążymy do dobra, czyli dążymy do bytu. Może stać się przedmiotem wyboru, dobrem dla kogoś, inny byt. Można stwierdzić, że nadzieja jest przekazywaniem w aspekcie, proszę Państwa, aktywnym, nadzieja jest przekazywaniem dobra, świadczeniem dobra, a w aspekcie biernym, jak na to tak spojrzymy, przyjęciem dobra, jakiegoś daru, na przykład powiedzmy przyjaźni czy miłości. Odniosę się, proszę Państwa, tutaj do profesora Artura Andrzejuka, który podkreśla, mówiąc o relacjach, tak samo jak właśnie profesor Gogacz, że relacje osobowe są najcenniejszym darem osoby dla osoby. I tutaj Gogacz podkreśla, że w aspekcie właśnie nauczania, wychowywania, kształcenia młodego człowieka te relacje są powinny być podstawą tutaj. Nawiązywanie tych relacji pomiędzy nauczycielem a uczniem, czy uczniem a nauczycielem. Jeśli chodzi o te relacje, proszę Państwa, Gogacz wskazuje, że można powiedzieć, że dobrem wspólnym powinny być właśnie te relacje osobowe, które pozwalają młodemu człowiekowi na doznawanie czyjejś miłości, czyjejś życzliwości, zaufania, pokładania w nim nadziei. I wydaje się, proszę Państwa, w koncepcji Mieczysława Gogacza, że zabieganie o trwanie tych relacji, zabieganie o współobecność osób powinno być celem każdej szkoły.
można pójść nieco dalej i stwierdzić, że dobrem wspólnym powinna być obecność, czyli przebywanie wśród osób powiązanych przez miłość, wiarę i nadzieję. Dobrem wspólnym szkoły powinny być także utrwalanie wierności, prawdzie i dobru, co w obszarze relacji osobowych jest wychowaniem, zdaniem autora, a w obszarze relacji poznania i postępowania jest wykształceniem. Można to podsumować stwierdzeniem, proszę Państwa, że dobrem wspólnym szkoły powinno być zatem doskonalenie wychowania i wykształcenia, powodowanie oraz utrwalenie, zdaniem autora, więzi osobowych, łączących osoby, a ponadto usprawnienie intelektu młodego człowieka w rozumieniu istnienia, prawdy i dobra realnych bytów. Jak podkreśla Gogacz, więzi ludzi z ludźmi tworzą humanizm, który jest wiernością osobom, istnieniu bytów, realności, prawdzie i dobru. I Gogacz zwraca uwagę, że humanizm jest sprzyjającym środowiskiem dla młodego człowieka. Humanizm to powiązania osobowe, które są warunkiem prawidłowego wychowania i wykształcenia człowieka. Wręcz zdaniem Gogacza, proszę Państwa, bez nich, bez tych odwołań, powiedzmy, tych powiązań między osobami, nie mogą kształtować się osobowości niepełne, wręcz kalekie. Tak o tym Gogacz pisze między innymi w osobie zadaniem pedagogiki wykłady bydgoskie. Czyli tutaj reasumując, proszę Państwa, warto raz jeszcze zaakcentować, że młodzi ludzie w szkole potrzebują odpowiednich warunków. Potrzebują humanizmu, zdaniem Gogacza, sprzyjającego sobie środowiska osób, odpowiedniej atmosfery oraz pomocy ze strony nauczyciela, rodziny i szkoły. Jak pisze Gogacz, proszę Państwa, pozwolę sobie tutaj zacytować, są nam bezwzględnie potrzebne odniesienia życzliwe, wierzenie sobie, oczekiwanie trwania w tych relacjach, wprost miłość, wiara i nadzieja. Potrzebne jest nam przebywanie wśród osób, metanoia, wspólnota, humanizm. Przede wszystkim jednak potrzebne nam jest nieutracalne trwanie wśród osób we wspólnocie z nami dzięki miłości, wierze i nadziei. To jest koniec cytatu. Cytat również zaczerpnięty jest z osoby zadaniem pedagogiki. Proszę Państwa, mówiąc o tych warunkach, przedstawiając Państwu te warunki niezbędne wychowaniu, wykształceniu, Gogacz podkreśla za każdym razem rolę nauczyciela i wskazuje na jego wpływ, olbrzymi wpływ na wychowanie i kształcenie. Tym samym, proszę Państwa, wskazuje, że wiedza nie jest skutkiem mechanicznego przejmowania podawanych informacji, lecz skutkiem wypełniania informacją żywej więzi, życzliwości i zaufania. Te więzi, jak Gogacz pisze, czynią informację jako naukę częścią życia młodych ludzi i stają się przez to czymś potrzebnym i oczekiwanym. Żywe więzi życzliwości, zaufania wyzwalają najpierw w dziecku jego rodzice i o tym również, to również podkreśla Mieczysław Gogacz. Przy okazji podkreśla, że rodzina jest dla dziecka pierwszą szkołą życia. Uczniowie przechodzą z tej szkoły do zorganizowanych szkół podstawowych, średnich i szkoły przejmują jakby kształcenie i wychowanie od rodziców. I w poczuciu troski o dobry wynik przygotowania do życia szkoły powinny współpracować właśnie w związku z tym z rodzicami uczniów, tak by wspólnie kształtować w nich wierność, prawdzie i dobru. Jeśli chodzi o te żywe więzi tej życzliwości i zaufania, w szkole właśnie, w te więzi powinien wchodzić nauczyciel. Utrwalać je zdaniem autora, pogłębiać, współpracując oczywiście właśnie z rodzicami.
Nauczyciel tutaj według Gogacza, proszę Państwa, ma za zadanie pokazywać uczniom i uczyć ich nawiązywania więzi z innymi osobami. Zwrócić uwagę młodzieży na to, że tym, co jest przydatne w życiu, są pozytywne odniesienia do osób, stała życzliwość, roztropne zaufanie oraz dążenie do sytuowania się w życzliwości i zaufaniu. Należy zwrócić uwagę, że życzliwość jest skutkiem akceptowania realności istnienia osób, natomiast zaufanie jest skutkiem prawdy. I Gogacz podkreśla, że poszukiwanie życzliwości i zaufania jest potrzebą przebywania w ludzkim środowisku życia. Jest to charakterystyczne dla ludzi dążenie do sytuowania się wśród osób. I więzi z osób z innymi osobami, czyli relacje osobowe, są według niego odpowiednim i najwłaściwszym dla człowieka środowiskiem jego istnienia i działania jako osoby. Ponadto, proszę Państwa, Gogacz wskazuje, że każdemu człowiekowi potrzebne jest rozumienie i wolne zareagowanie na niego osób, ich życzliwość i zaufanie. Już od najmłodszych lat dzieci potrzebują uwagi, miłości, życzliwości, zdolności do otwarcia się i nawiązywania kontaktów. I tu w szkole kontakt ten mogą nawiązywać według niego z nauczycielem. To on daje im pogląd i świadectwo według właśnie autora tego, jakie mają być relacje z innymi ludźmi, czym jest prawda i dobro oraz realna rzeczywistość. I jak pisze, proszę Państwa, Gogacz, to jest cytat, odnosząc się do wychowawców jako osób, uczymy się od nich wyboru prawdy i dobra, gdy są wierni prawdzie i dobru. Od nich więc uczymy się posługiwania mądrością. Zarazem poznając ich jako realne osoby, formujemy sobie pierwsze ujęcia relacji osobowych, gdy tych relacji doznajemy. Koniec cytatu. Jest to cytat, proszę Państwa, zaczerpnięty z książki Podstawy wychowania Mieczysława Gogacza. W związku z tym, proszę Państwa, zdaniem autora, nauczyciel ma być osobą, która pośredniczy w zetknięciu się uczniów z prawdą, kieruje ją do młodzieży, dzieli się z młodzieżą prawdą, czyli tym, czym żyje. Daje jakby pogląd swoją osobą, swoim zachowaniem, z nawiązywaniem relacji osobowych z uczniami. Jak one mają przebiegać, stara się przekazywać swoje intelektualne i duchowe życie. Przekazując, więc tutaj Gogacz zwraca uwagę, proszę Państwa, że nauczyciel nie tylko przekazuje informacje, lecz przekazuje to, czym autentycznie żyje, daje pogląd właśnie młodym ludziom swoją jakby osobą, swoim zachowaniem. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o nauczanie i wychowanie, Mieczysław Gogacz tutaj według niego nauczanie i wychowanie wymaga wielu właśnie relacji osobowych. Nauczanie powinno być osobową relacją pomiędzy w dalszym ciągu to podkreśla, pomiędzy nauczającym a nauczanym, stanowić pewną więź życzliwości pomiędzy uczniem a nauczycielem. Warto również tutaj zaakcentować, proszę Państwa, że młody człowiek może nauczyć się właśnie tego poznawania prawdy i dobra jedynie w warunkach zaufania, według Gogacza, troski, w atmosferze przyjaźni, życzliwości, w warunkach więzi, w środowisku, relacji osobowych. I to wielokrotnie mówiąc o prawidłowym wychowaniu i stworzeniu dogodnych warunków, tutaj autor cały czas to podkreśla. Zdaniem Gogacza nauczanie tylko wtedy jest nauczaniem, kiedy jest relacją osobową. Wręcz to tutaj brzmi co jakiś tam czas. I nauczyciel, żeby przekazać prawdę, zdaniem autora, musi cenić ucznia, musi go szanować, zwracać się do niego z przyjaźnią, życzliwością, gdyż tylko wtedy uczeń będzie w stanie mu zaufać, wzrastać w jego myślenie, w jego radość i miłość do prawdy. Podobnie wychowanie wymaga zaufania i życzliwości, zdaniem autora. Wychowawca powinien nie tylko pośredniczyć zatem w zetknięciu się ucznia z prawdą, ale podążać za jego myśleniem i zabiegać, zdaniem autora, aby przejął on prawdę i uczynił ją czymś
dla siebie cennym, czymś bliskim i własnym. Miarą szkoły obok wierności prawdzie powinno być realizowanie nauczania i wychowania zdaniem bogacza właśnie jako osobowej relacji, wspólnego życia intelektualnego nauczających i nauczanych, i w ten sposób bogacz to za każdym razem podkreśla. Powinno być powiązaniem ludzi wspólnie coś rozumiejących, a nie tylko osobno wypełnionych suchymi wiadomościami. Bogacz podkreśla, że nauczanie ma tworzyć wspólnotę osób, a nie samotne wyspy erudytów, jak pisze m.in. w Człowieku jego relacji albo w Osobie zadania pedagogiki wykłady bydgoskie. Oznacza to, proszę Państwa, oznacza to, że stawia on akcent osobowy wymiar człowieka, a nie na samo nauczanie tutaj w tym procesie. Szkoła na pierwszym miejscu według niego powinna stawiać nie na nauczanie, lecz na człowieka, zarówno nauczającego, jak i nauczanego, i cały czas to podkreśla. Wydaje się, że wówczas efektem takiego wychowania i wykształcenia nie będzie według niego zmechanizowane myślenie, lecz prawidłowo ukształtowana osobowość, usprawniona rozumność młodych ludzi. Czyli tutaj na każdym kroku jakby ta atmosfera, to środowisko, życzliwość, motywowanie, wspieranie jest bardzo, bardzo ważne w doskonaleniu i w wychowywaniu i nauczaniu młodych ludzi. Według zdaniem autora, proszę Państwa, nauczanie dzięki tym relacjom osobowym może spowodować, że uczniowie będą umieli dojrzale tworzyć i decydować, rozpoznawać prawdę i wybierać dobro. Będą umieli żyć tym, co ludzkie, właśnie prawdą, słusznością, dobrem, życzliwością, miłością i przyjaźnią według autora. Powołując się na Bogacza, warto, proszę Państwa, podkreślić, że nauczanie i wychowanie jako relacja, jako osobowa relacja wiążąca nauczyciela i uczniów może wyzwalać rozumienie, może wyzwalać metanoję, jak to określa Gogacz, zmianę sposobu myślenia i działania, realizować humanizm, o którym wspomina, wiązać osoby w prawdzie, zaufanie i przyjaźni. Może ułatwić nabywanie usprawnień intelektu i woli, o czym Gogacz też mówi. Wydaje się, że warunkiem nabywania usprawnień w takim razie według autora jest żywy ludzki kontakt osób, relacja nauczającego z nauczanym. Zarówno wychowawcy, jak i wychowany, proszę Państwa, oddziałując na siebie nawzajem, mogą stwarzać okazję do samodzielnego ćwiczenia się, doskonalenia, usprawniania. I ten żywy kontakt, o którym cały czas Gogacz mówi, staje się dla nich pewną szansą zetknięcia się z prawdą i dobrem we wspólnym poszukiwaniu. To jest też istotne. Gogacz podkreśla, i tutaj pozwolę sobie zacytować, wychowanie powinno być wolne od sztywnych schematów narzuconych przez jakąkolwiek dyktaturę, a tym bardziej nie powinno być ograniczone przez te schematy, zamykając przed pewnymi grupami ludzi drogę do pełniejszego rozwoju i doskonalenia osobowości. Koniec cytatu, jest to cytat zaczerpnięty Człowiek i jego relacje. Autor podkreśla, proszę Państwa, że usprawnianie powinno zmierzać do przywrócenia osobom ich pierwszoplanowego miejsca w rzeczywistości. Określa on to właśnie mianem humanizmu, czyli kierowanie się do osób. Twierdzi, że humanizm jako stan powiązań ludzi z ludźmi jest pełnym i koniecznym kontekstem tworzenia scalonej osobowości i psychiki wręcz człowieka. To podstawowe środowisko człowieka, w takich kategoriach przedstawia humanizm, to podstawowe środowisko człowieka, o które należy zadbać. Tutaj pozwolę sobie, proszę Państwa, również biorąc pod uwagę tutaj to stwierdzenie Mieczysława Gogacza, przytoczyć cytat profesora Artura Andrzejuka o humanizmie. Tutaj w kontekście tego dbania o to środowisko człowieka. Humanizm, cytat, tylko początek cytatu, humanizm wymaga troski i ochrony. Polega ona najpierw na tym, aby człowiek zrozumiał, że są one cenne. Należy więc kształcić ludzi dla humanizmu w prawidłowych,
rozumieniach człowieka, świata i Boga. Aby człowiek umiejętnie chronił trwanie relacji osobowych, musi umieć to robić. Ważne są więc rozmaite sprawności i umiejętności. Ważne też jest wychowanie do humanizmu. Warunkuje ono trwanie człowieka w tych odniesieniach, trwanie wśród osób, bez których człowiek zamiera i ginie. Koniec cytatu, proszę Państwa, to jest cytat zaczerpnięty z artykułu Mieczysława Gogacza Dochodzenie do pedagogiki, który znajduje się w książce Mieczysława Gogacza Osoba zadaniem pedagogiki, wykłady bydgoskie. Wydaje się, proszę Państwa, zatem, że wychowanie i wykształcenie powinno powodować harmonię w osobowości młodego człowieka. Żeby tak się stało, istotą wychowania powinno być zatem nawiązywanie według autora relacji z tym, co prawdziwe, dobre, słuszne i właściwe. I proszę Państwa, reasumując tak na koniec, warto zwrócić uwagę, że w filozofii Mieczysław Gogacz podkreśla cały czas wagę prawidłowego wychowania i wykształcenia młodego człowieka. Wyraża troskę o młodzież, jej postępowanie i wychowanie. Wskazuje, by zmierzać w wychowaniu do wolności, miłości, odpowiedzialności, wartości, prawdy, dobra i uczciwości. I ten złożony proces, o którym też pisze i który przedstawia, powinien prowadzić do zmiany sposobu, według niego, do zmiany sposobu myślenia i postępowania młodych ludzi, do metanoi, wyboru tego, co właściwe i odrzucenia tego, co złe i fałszywe. Szkoła, kształtując i wychowując uczniów, powinna zmierzać do usprawnienia, doskonalenia człowieka, by rozumnie poznawał i rozumnie, świadomie decydował. Rodzice natomiast, proszę Państwa, powinni współpracować z nauczycielami, którzy edukują ich dzieci. Natomiast nauczyciele powinni pamiętać, że wypełniają ważne zadanie wychowawcze, ponieważ zajmują miejsce rodziców. I dlatego ze swojej strony powinni również ściśle z nimi współpracować. Wzajemne kontakty rodziców, zdaniem autora, rodziców i nauczycieli w kształceniu i wychowaniu uczniów umożliwiają właściwe i jednolite kształtowanie w nich wierności, prawdzie i dobru. I wynik nauczania i wychowania nie może być tylko procesem nabywania według Gogacza przez uczniów zatem wiedzy i sprawnego posługiwania się nią. Przede wszystkim tutaj ten wynik ma służyć ukształtowaniu i usprawnianiu intelektu oraz woli młodych ludzi w taki sposób, według autora, by kierowali się ku temu, co dobre i prawdziwe. Istotne wydaje się, by młodzież w swoim życiu, zdaniem Gogacza, dostrzegała człowieka jako osobę, by ceniła bardziej osoby niż rzeczy. Odnosiła się do nich życzliwie, ufnie i z otwartością. Poza tym by dążyła do prawidłowego odczytywania rzeczywistości i do prawidłowego, by potrafiła odczytać co jest dobre, a co złe, czyli dokonać pewnej oceny. I realizowane w szkole, proszę Państwa, kształcenie i wychowanie mają zmierzać do tego, by młodzież umiała dzięki rozwiniętej rozumności tej koncepcji prawidłowo identyfikować i decydować, rozpoznać prawdę i wybierać dobro. Istotne jest, by umiała tym żyć, tym, co rozpozna i wybierze po dydaktycznym rozstaniu. I tutaj ta realistyczna koncepcja, proszę Państwa, Mieczysława Gogacza akcentuje, że wychowując i kształcąc, należy przede wszystkim mieć na uwadze człowieka, jego dobro i potrzeby. I proces nauczania i wychowania polega nie tylko na przekazywaniu wiedzy, ale także na usprawnianiu człowieka, by mógł on prawidłowo poznawać, decydować i postępować. W myśl filozofii, proszę Państwa, Gogacza, już tak na zakończenie, edukacja powinna mieć na celu nie tylko zatem rozwój intelektualny, ale także i moralny młodych ludzi. Szkoła powinna rozwijać zdolność człowieka do racjonalnego myślenia, dostarczać motywacji do samookreślenia się, samorealizacji, samodoskonalenia. Ponadto zapewnić sprzyjające właśnie warunki, o których Gogacz mówi, które pozwolą młodzieży na nabywanie sprawności, umiejętności, doskonalenia się oraz wewnętrznej integracji osobowości.
Warto podkreślić, proszę Państwa, że każdy młody człowiek, i to profesor Bogacz również podkreśla, każdy młody człowiek w szkole średniej powinien mieć możliwość uczyć się, wychowywać i poszerzać swoje horyzonty intelektualne w dogodnych ku temu warunkach. I tutaj w myśl tej koncepcji warto zaakcentować, że te warunki to realizm, to zaufanie, to troska i życzliwość. To możliwość, proszę Państwa, prawidłowego odczytywania realnej rzeczywistości, możliwość sądzenia, rozumowania, dokonywania wolnych wyborów. Bardzo dziękuję.